Dzień dobry, dzień dobry. Tu pan Perfekt. Dzisiaj opowiem wam o systemach otwierania górnych szafek w kuchni. W najtrudniej dostępnych, czyli w najwyższych półkach, mam zainstalowane systemy Hakatop firmy Blum. Obecnie na rynku dostępny jest system SpaceStep. Kiedy robiłem swoją kuchnię, tego nie było. Ten SpaceStep to taki element, który montowany jest w dolnej części i można po prostu na niego wyjść, stanąć i jest łatwiejszy dostęp. Bo mimo tego, że jestem dość wysoki, to mam problem, bo po prostu muszę podskoczyć, żeby ten front w górnej szafce zamknąć. W strefie kuchni, która używana jest najczęściej, zamontowane mam systemy Hakatop, Aventos Hakatop z systemem Servo Drive, czyli otwierane one są elektrycznie. Jak potrzebuję kubek, naciskam sobie front i on się otwiera. Byłoby funkcjonalnie, gdyby w tych górnych szafkach też zainstalować te servo drive, ale one są rzadko używane i stwierdziłem, że szkoda po prostu środków w to inwestować. Po prostu naciskasz front i on się otwiera. I teraz są dwa sposoby na zamknięcie tego frontu. Albo naciskam guzik i front się zamyka, no albo dosłownie mogę ręcznie go zamknąć. Również ręcznie ten front mogę otworzyć, czyli nie trzeba go naciskać, tylko go podnoszę i on się nam otwiera. I tak jak mówię, wszystkie są elektryczne, więc no jest to bardzo funkcjonalne, że jeżeli jest niższa osoba, nie musi się dostać do tego frontu, tylko po prostu naciska się guzik, front zamyka się sam automatycznie. I również te szafki górne mam podświetlane, co jest bardzo, bardzo funkcjonalne, zwłaszcza w nocy, co wam zaraz pokażę. To jest jeszcze lepszy bajer niż w przypadku szuflad. Kiedy nocą podchodzę do kuchni i chcę się napić wody, naciskam front, i półmrok już panuje w całej kuchni, dzięki tej jednej lampeczce, która umieszczona jest w szafce. Także zdecydowanie rekomenduję i polecam, jeżeli jest taka możliwość, żeby instalować sobie oświetlenie w szafce, bo jest to bardzo komfortowe rozwiązanie. W strefie nad płytą indukcyjną również zainstalowane są systemy HKS Top, tylko z mechanicznym otwieraniem. Tutaj są również okapy, więc te przestrzenie w tych szafkach są po prostu małe. I doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu tutaj montować serwodrive'ów, bo się rzadko z tego będzie korzystać. One otwierane są po prostu mechanicznie, a górne naciskasz i również się otwierają. Tylko tak jak mówię, tutaj są okapy, więc zajmuje to trochę przestrzeni i doszliśmy do wniosku, że w tym miejscu montujemy zwykłe, mechaniczne, tak samo jak w górnych szafkach. Elektryczne mam tylko tam, gdzie najczęściej używam tych szafek. W tej strefie kuchni nad zestawem AGD zainstalowane mam Aventosy HF Servo Drive, czyli otwierane elektrycznie. One są uchylno składane. Znikają nam z przestrzeni roboczej te fronty, czyli w momencie otwarcia ten front nam w ogóle nie przeszkadza. Mamy pełny dostęp do szafki. I każdy z tych trzech to ten sam system, czyli uchylno składany Aventos HF Servo Drive, czyli otwierane elektrycznie marki Blum. Uważam, że to są najlepsze systemy otwierania szafek frontów górnych, jakie dostępne są na rynku, dlatego je wybrałem do swojej kuchni. Proszę was o komentarze, czy się wam podobało. Proszę również o subskrypcję i zapraszam na kolejne odcinki.